Ej, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Resident Evil Village. Ostatnia walka. Walka z matką Mirandą nas czeka. Ale zanim to... Jeszcze mam pewnie troszeczkę do... zobaczenia. Można przeczytać te książki. Subject name. Alcina Dimitrescu. O, proszę bardzo. Alcina. Wybaczcie, to jest prawdopodobnie rumuńskie imię, ale po prostu nie mam pojęcia, jak się je czyta. I wiem, że to się powinno czytać Dimitrescu, ale jakoś tak Dimitrescu nie lepiej. Cadu affinity, most favorable, brain functions normal. Przepraszam, dzisiaj... Patrzcie, jak dobrze mi szło ostatnio, tak teraz dzisiaj się już zacinam, pięknie. Regeneration rate is incredibly fast. The subject can heal any external wounds within seconds and grow her nails into claws in mere moments. Rapid regeneration also means an increased body size. Note, due to... Patrzcie. Hereditary? Nie mam pojęcia, przepraszam, nie znam tego słowa. Blood disease, the subject must... ingest human flesh and blood on a regular basis to maintain regeneration properties. I suspect that if the subject's regeneration is not properly balanced, then she may mutate uncontrollably. An unfit vessel for Eva. Albo for Eva. Eva chyba czytają jako Ewę. Dobra, zobaczmy kolejny subject. Prawdopodobnie będą tutaj cztery książki opisujące każdą z postaci, którą spotkaliśmy. Subject name Salvatore Moreau. To jednak był mężczyzna, nie kobieta. Do affinity low, brain function surprisingly low. Nadal się to problemy wypowiadam, wybaczcie. Wiem, co to za słowo, ale moja wymowa, jak widać. The Cadu has caused drastic changes to internal organs, transforming them into organs similar to flesh like gills and swim bladder. A bladder to się czytało. Gills albo Gills. Patrzcie, nie znam morfologii ryb i nie znam dokładnych nazw na wszystkie płetwy i różnego rodzaju części. Nie wiem, czy nie są skrzela. Pamiętam, albo to była chyba płetwa ogonowa, a to są skrzela, nie jestem pewien. Another subject with irregular cell division causing him to transform into a giant fish. The subject is unable to control this transformation. Too many defects and unfit vessel for Eva. Eva. Dobra, trzeci. To jest pewnie Heisenberg, wybaczcie za mój nos. Klasycznie. Subject name. Carl Heisenberg. Cadu affinity incredibly favorable. Brain functions normal. Has electric organs. Similar to the electric ray. Narke... Japonica? Nie mam pojęcia, co to jest. These electric organs are connected to the subject's nervous system, can therefore pass and control electricity throughout the entire body, allowing control of magnetic fields, which is used to move metal. Splendid specimen, but still an unfit vessel for Eva. For Eva. Nie wiem, jakoś Eva po prostu... język polski mi tutaj wchodzi, tak? I zamiast Eva czytam Eva. Subject name, Donna Beneviento, Cadu affinity favorable, brain functions normal, although severe mental illnesses. Physically, she is no different from a regular human, however, she can secrete a signal producing substance. Powiem, że nie znam tego znaczenia słowa secret. Niemniej. Secret a signal producing substance which controls plants infected by the mutamycete. When humans absorb the pollen from a particular flower, she can cause them to have hallucinations. However, she is mentally underdeveloped and has divided her cadu among her dolls in order to control them from a distance. An unfit vessel for Eva. Tak, świetnie. Jak już chcę w końcu dobrze przeczytać, to zawsze coś walnę. Powiem wam, że dużo słówek, których nie znam. To jest ciekawe. Przepraszam was znowu za mój nos. Mamy to pytanie, co to jest? Nie mam pojęcia, jakieś zdjęcie. A, dobra, to zaraz przeczytamy. Here. No way. A, nie...
Aha, i to mi zniknie. Nie, mogę to nawet przeczytać, kurczę. Dobra. Dear Miranda, albo Dear Miranda w sumie. My deepest apologies for not meeting you in person. I would love nothing more than to visit your quaint village once more. However, I am incredibly busy. Then again, I suppose for an immortal woman such as yourself, you no longer remember this poor half-dead medical student in the snow. I have always cherished the revelations I came to 15 years ago when I stayed in your village. I was inspired by your research to think one could transform a human by infecting them with an organism, positively visionary. I knew that with that knowledge I could achieve my own vision for the next step in human evolution. Even after two world wars and humanity on the cusp of another, my conviction never wavered. I realized, however, through the many nights of intellectual talks you and I shared, that your convictions differed from mine. You hoped to bring back a single dead person, while I aimed to change the world. Your experiments on the mold would not have aided me in my endeavor to achieve an exponential infection. I thought a virus would be more effective. This is why, my dear, I had to leave you. I still regret never telling you goodbye. My apologies for reminiscing. I actually have news that I thought might please you. I have found the key to evolution. The progenitor, a virus found in Africa. I plan to start a company with friends and colleagues dedicated to the virus research. I will call it Umbrella, just like the symbols in the cave that we spoke about. I am one step closer to making my vision a reality. I hope you will be able to achieve your goal someday too. You told me so much for that, and for that I will be forever in your debt. Sincerely, your lifelong student, Oswald E. Spencer. Okay, czyli znowu fragment lore, który jest mi nie do końca znany. Jeszcze tutaj coś mamy. Bardzo to jest, jak zakładam, Mia. O, śmieszny bug graficzny. To może być nasza koleżanka Miranda, zanim została zmieniona. Ja mamy cały team. Widzisz tego gościa jednego, który jest tutaj w prawym górnym rogu? Zaraz obok tej, którą nazywałem chyba Mirandą. Przepraszam, Miją. Nie wiem, czy to jest deformacja zdjęcia, czy coś on miał. Głową miał. Zobaczcie, jak ma zdeformowaną głowę na tym zdjęciu. Ciekawe. Dobra, zobaczmy. My Eva, it's been 100 years since I lost you to the Spanish flu. I was so powerless back then. But now I can bring you back to life from the megamycete. I had to test your new vessel's regenerative abilities. I took her apart and revived her in the megamycete regulator, the giant's chalice. All that is left is to merge her with the megamycete. The ceremony can finally begin. After I lost you, I was so stricken with grief that I wandered into a cave to die. I so wanted to be with you again, and that's when I found it, the megamycete, completely by accident. When I touched the black substance, my mind was overcome with knowledge. The megamycete breaks down and absorbs the consciousness of those who have perished. I knew that if your consciousness was in there too, then there would be a way to bring you back. I just needed the right vessel. When I returned to the village, I implanted the villagers with mold from the megamycete. That way I could control them, experiment on them. I have experimented on hundreds of people, just to find the perfect vessel. I even tried to increase the efficiency of finding a vessel by creating a parasite I called Kadu, yet none of my experiments came to fruition. Jak się to czytało? Fruition? Przepraszam, nie pamiętam, jak się czytało, że zaowocowały. Że jej efekty zaowocowały po angielsku. Wybacz, nie pamiętam wymowy. There were some like Alkina who were close to being perfect, but most turned into lichens. I was once approached
approached by an organization who said they would assist me. I gave them some of the mold and your DNA, but all they created was another defective. Evelyn. Then again, not a complete failure. I learned of Rose thanks to them, and I knew she would be the perfect vessel. There was some interference, but I was able to verify her sustainability. Now my research is finally complete. Eva, I have waited too long to see you again. Okay. To jest chyba wszystko póki co tutaj w tym pomieszczeniu. Dobra, to lećmy dalej. Znowu jakieś zdjęcie jeszcze. Ona jakby chce przywrócić swoją córkę? Jak dobrze rozumiem? Może? Nie wiem. Cóż. Że aktualnie i tak nie mam już granatów. Nie chcę marnować amunicji. Jedna sztuka amunicji może czasami zrobić różnicę. Show me your hands! Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Still at the ceremony site. Whatever she's doing, she's staying put. God damn. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught. Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait! You can't leave me here. You promised, damn it! You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything! And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is... He's gone. I couldn't save him. But I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but... You don't understand how special he is. Nie zastanawiam się, czy to jest prawdziwa Mia. Czy to nie jest przypadkiem, czy przypadkiem Miranda nie rozdzieliła się na dwoje na przykład, albo nie stworzyła jakiegoś takiego swojego klona tej ceremony site. O proszę. O proszę. Jednak wracamy. Nie mam pojęcia, jak on tutaj prze... What's going on? Nawet palce wszystkie. Powiem szczerze, to już troszeczkę wienie bullshitem. Najpierw mówię, że troszeczkę bullshitowe dla mnie. No ale cóż. Mówię po prostu przed siebie. Dobrze, zakończyłem tamten odcinek, bo myślałem, że... ...że już kończymy. I że zostało nam coś jeszcze. You're so dumb. Evelyn? Evelyn? How are you here? You're dead. Dead? I mean... Miranda. She... No. I still have to save Rose. Wrong!
It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still... See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt? Remember. Teraz ma sens to, dlaczego nie zemdał wtedy od tamtych obrażeń, prawda? 3 years ago, the Baker House. You were murdered by Jack. You died there 3 years ago. That's impossible. No way. You shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! Then what am I? I did all that. Rose, Mia, I... Now do you get it? Your whole body is nothing but mold. You can't ever see your family again. Family. Family. No. Rose. I have to save my daughter. You're already dead. Dead. I will save Rose. To jest, powiem wam, że bardzo interesujące. W sensie... Tak mówię, teraz wiesz, że zaczęło mieć sens. Ja widzę też, że ta końcówka jest mocno nastawiona na jakieś cutscenki i... At last, he awakes. Inne tego typu rzeczy. Where am I? My carriage, Ethan. You were having a nightmare. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see, but to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. We should arrive shortly. Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. We're here. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yeah. I have to be. I gotta go.
W takim razie możemy... Możemy żyć, skoro Miranda nam ewidentnie... wyrwała serce. Zobaczcie, szukam jeszcze tego jednego... Jeszcze raz już pewnie będzie, nawet jeśli bym chciał, to będzie niedostępny. Mam tego zbiornika wodnego. Autentycznie nie mam pojęcia, gdzie te jeszcze cztery ryby nam zostały, których ja nie zebrałem. Jak w ogóle stoimy z amunicją? Czuję, że też nie mogę nic kupić już od tego kolegi. Szczególnie, że tam mi zostało parę rzeczy i ja też mam zresztą, jak widzicie, parę przedmiotów do sprzedaży. O, zobaczcie, w ogóle śmieszna rzecz. Maczuga nam została w ekwipunku, którą zdobyliśmy dopiero. Chciałbym zauważyć, dopiero po wszystkim już jako nie wiem teraz imienia tej osoby, ale wiecie o kogo mi chodzi, osobę, którą graliśmy do niedawna. Chciałbym nadpisać, idziemy. W takim razie po co mi są te przedmioty, bo i tak ich ewidentnie nie sprzedam chyba. I co? Zaryzykuję, może troszeczkę to wydłuży. O właśnie, bo widzicie, on tutaj siedzi. Żebyśmy mogli jeszcze z nim pogadać i kupić rzeczy, posprzedawać. Naturally. Bardzo fajne. Sprytne i fajne. Dobra, przepraszam. A sprzedajmy w takim razie wszyściutko, co mamy. Nie wiem, po co jest nam... skąd się to cygaro i czemu ono tutaj jest. Już 3000, niech będzie. Lockpiki zostawię, bo aż tak dużo one nie są warte, no po 1000, tak? Oh, the assemblage of life and machine. Raczej nie... I can feel Lord Heisenberg's essence through it. Niczego to nie zmieni. Kupuję wszystko oczywiście jak leci. Teczka też. Thank you for your purchase. Teraz mamy tak, 156, więc co, wydam to na te modyfikacje. Dlatego, że po pierwsze on już nie ma... Mógłbym sobie co prawda zwiększyć obrażenia, ale on już nie ma nic takich rzeczy pokroju właśnie amunicja czy coś do zakupu. Więc ja na razie pokupię wszystko co mogę, włącznie z modyfikacjami takimi, które są tutaj dostępne. To już byście moglibyśmy, jak widzicie, jeszcze bardziej to rozwinąć, ale jakie chore ceny by były za niektóre rzeczy, no to to jest masakra. To jest masakra. Widzicie, 110 tysięcy, tak? Choose wisely. Your life, please. Be well. Thanks. No cóż. Wiesz, mamy nie najgorszej ilości, plus możemy jeszcze amunicję wytworzyć w najgorszym wypadku, prawda? Mamy tutaj całkiem sporo przedmiotów. Co prawda tej amunicji już nie będzie jakoś bardzo dużo, ale... zawsze coś, widzę co? Zaryzykuję jeszcze tutaj, spojrzę. Może coś się nie popojawiało po tych bokach, ale raczej nie. Podam, że gra raczej chciałaby, abyśmy raz szli przed siebie. Jeśli coś będzie, to raczej powinnam to dać na... co mi na talerzu, tak? Ale kusi mnie, za bardzo mnie kusi, żeby sprawdzać. Wiecie, jaki ja jestem. Pewnie, że... powiem ci, że nic nie zostało z tyłu. Patrzcie. Chodźmy w takim razie. Miejcie wszelkie odnogi tutaj na boki są. Jaki do samego końca nie umie walczyć z najprostszymi przeciwnikami. Odcinek... nie wiem, który już z tego rezydenta. Te skubany są twarde. Powiem wam, że jestem aż w szoku. Tak, biegniemy. Znowu oczywiście zaczynam się martwić o amunicję, więc... oczywiście, że strzelam, tak? Kto by się spodziewał? Tylko wylipek.
Ja mam wrażenie, że nóż jest teraz w ogóle już praktycznie nieskuteczny, te potwory. Zastanawiam się w ogóle, jakie on ma obrażenia. Czy już 30 amunicji poszło, ja dopiero biegnę na... Ja dopiero tutaj biegnę. Tego ceremony site. Ah, little Ava, my beautiful daughter. Come to me. Ava, is that you? Oh, how I've missed you. What? My power is leaving me! Rose! Miranda! Interesting. Your body certainly is normal. Give Rose to me! Now! You will see. Once I kill you properly, every- Get her, now! Let go! I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled! No! Rose is mine! What the fuck? W końcu Rose czy Ava? Nie, ona się zdecyduje. You fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamycete. Now, please do not worry for little Rose. I assure you I'll provide her with true. So now you can die peacefully and permanently. I'm not letting you get away. Here I come. Well? There's nothing to fear. I shall finish this. Oh, okay. Już wiem, po co te drzewa tutaj wyrosły. Don't resist. Oczywiście, że będę się opierał. How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours? Wciąż troszeczkę ta rozmowa wygląda jak jakaś rozmowa rozwodowa, tak? This is the end. Tak. To źle dla mnie skończy. Też mam dużo apteczek. Trochę nie mogę wyczuć jej ruchu, muszę przyznać. Mam bardzo dużo tej amunicji. The Megamycete saved me from the pits of despair. It granted me this splendid power. Yeah, right. All it's done is drive you nuts. Ja totalnie mogę wyczuć jej schematu walki aktualnie. Everyone dies. I co, ja sobie chyba wyekwipuję. Z całym szacunkiem, ale ja sobie chyba wyekwipuję rewolwer. Wydaje mi się, że to jednak najbardziej sensowne. Ała. To bolało. Rewolwer jest nadal moją aktualnie najsilniejszą bronią. Ona jest aktualnie wrażliwa, bo się zmieniła w te jakby błoto.
Ciekawe. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my hands. Go on, rest now. The hell I will. Die, 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 die. W pewnym sposobem na utrudnienie walki, muszę przyznać. I will take back my daughter! If I combine Rose with a Megamycete, my daughter will be made manifest at last! I've waited a century, all for this day! Troszkę ciężko jest z nią walczyć, nie dlatego, że ona ma jakiś wybitnie ciężki zestaw ruchów, a bardziej chodzi o to, że on jest nie... że ona bardzo szybko zmienia swoje formy, tak? To nieco chwilę. W ogóle te obrażenia, które jej robię z tego magnuma, ja przypominam, że to jest najlepszy magnum, jakiego mogę mieć. Fuck. Chcę się podrapać, tak się to kończy. She's my goddamn daughter, you psycho! Ja mam jeszcze apteczek w ogóle. Nie mam, okej. Okay. Mogę zrobić max 2. To się dla mnie bardzo źle skończy. Impudent! Why? Why won't you? Gorsze jest to, że chciałbym ją zarzucić czymś. O, w sumie możemy jeszcze to wyekwipować. Też jest całkiem niezłe, jak dobrze pamiętam. W ogóle my... Fuck. Mieliśmy tyle amunicji jeszcze w zapasie. Jej tak nie wykorzystywałem. Zapomniałem o tym, muszę wam przyznać. Wrażenie, że to może być przetransformowana Miranda. Ethan! Ethan! Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up! Chris. Ethan. You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan. We gotta move. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia.
I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey! Hey! And you tell yourself, now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn. Goodbye, Rosemary. Ethan. Bardzo sprytne zagranie ze strony Ethana, muszę przyznać, z tą wymianą dziecka. Take us up now! Wait! Where's Ethan? Get moving. We have to get clear. No! We can't go, not without my husband! Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. So we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay. Okej, okay, to jest koniec gry, tak jak się spodziewałem, no dużo nam wtedy nie zostało, ale jednak pół godziny to pół godziny, czy nawet 40 minut prawie. Czekam teraz tylko na napisy końcowe, żeby nie przerywać znowu w środku cutscenki. Okej, okay, bardzo fajny sposób też na napisy końcowe, podoba mi się stylizacja tego fragmentu. I chyba teraz będzie czas na podsumowanie, moi drodzy. No i zacznę od samego zakończenia, tak? To jest kwestia Ethana. Zastanawiam się, czy on może nie będzie przeciwnikiem w kolejnym Residencie. Ja mam wrażenie, że on może być przeciwnikiem. Może wyjść na to, że ta pleśń, czy to jest to nazwane mold, go pochłonie. I stanie się na dobrą sprawę bossem kolejnego Residenta, ale to jest czysto teoretyczne stwierdzenie. Wróćmy jednakże do samej gry już teraz.
mam bardzo mieszane uczucia. W sensie, to nie jest tak, że gra mi się nie podobała, bo była fajna w miarę, ale nie tego się spodziewałem. To, co zobaczyłem tutaj w grze, było strzelanką z elementami grozy i mam wrażenie, że Resident zawsze był trochę bardziej horrorem. Nawet w siódemce wydawało mi się, że było dużo mniej tego strzelania. Tutaj strzelanie przychodziło tak, mamy całe sekwencje ze strzelaniem. No, to nie jest tak, że ta gra mi się, tak jak mówię, nie podobała, ale liczyłem na coś zupełnie innego. Muszę przyznać. Liczyłem na coś pokroju bardziej... chyba dużo bardziej liczyłem na to, co było na przykład... na gdzieś mieszankę tego, co było u Moro z tym, co było u Beneviento, ale... tę mieszankę, która cały czas by się przejawiała, to był fajny sposób na to, żeby zmienić formułę. Na zasadzie, ej, teraz masz strzelankę, tak? Teraz chodzisz po zamku Dimitresk. Musisz tam opierać się na nożu, musisz trochę uciekać, tak? Musisz się chować. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Tak, i znowu wracamy do tego, że to nie do końca była moim zdaniem bajka dla dziecka, ale mniejsza. Wróćmy do, tak jak mówię, znowu kwestii, o której już mówiłem, czyli... Fajną zmianą było to, że tutaj Dimitres troszeczkę inaczej, tutaj znowu była potem Beneviento, którą uwielbiam wątek Beneviento, on był tak króciutki, a ja się tak dobrze bawiłem. To było coś, czego oczekiwałem znacznie bardziej i dostałem to w bardzo niewielkim wymiarze, ale się cieszę, że w ogóle dostałem. Potem to Moro, tak średnio, potem Heisenberg, czyli znowu drugi raz to samo, co było już u Dimitresk. No nie, po prostu nie czułem klimatu. Nie czułem klimatu tej gry, bardzo rzadko on się pojawiał dla mnie. Granie ciszą było fajne, ale przy tym typie rozgrywki, które tutaj ostatecznie miał miejsce, ta gra w ogóle nie była praktycznie straszna. Wystraszyłem się ile? 2, 3, 4 razy, tak? I to tak... raz nawet totalnie przypadkiem, po prostu ze względu na to, że był nagły dźwięk, a nie... I to nawet, wiecie, nie był jakiś ultra jumpscare, tak? Tylko po prostu... był nagły dźwięk, chciałem iść w daną stronę, zacząłem uciekać, tak? Nie było to takie straszne na zasadzie... takiego fajnego straszenia, tak? To był po prostu głupi jumpscare, który wyskoczył i niczym więcej dla mnie nie był. Fajnym jumpscarem było to, co wydarzyło się tam przy oknie, tak? Że patrzyłem na te numery i nagle potwór się pojawił, tak? Jeden z tych lykan tak zwanych, czyli no nie wiem, ja ich nazywam po prostu wilkołakami. I tyle, po prostu ja mam duży ból do tej gry, jeśli chodzi o kwestię klimatu. Po prostu nie czułem tej gry. Ona jest fajnie zrobiona, ona ładnie wygląda. Ale gameplayowo była bardzo średnia. Historia jest w porządku, ale znowu to samo, co zarzucałem Watch Dogsom w zeszłym roku. Ta końcówka jest niby taka smutna, niby przejmująca, ale przez to, co się działo, przez styl gameplayowy, przez ten brak klimatu, ona nie była smutna, ona nie łapała gdzieś tam za serce. W ogóle teraz ogarnąłem, że mam przed przodem sobie koszulkę z krukiem. Ej, to jest świetne. Jeszcze gdzieś tutaj powinno być win or die. Ej, przypadek, totalny przypadek. Nawet nie zauważyłem, po prostu teraz się zorientowałem, że ej, mam sobie taką koszulkę, fajnie pasuje. Przepraszam, takie głupoty mi czasami zajmują głowę. Natomiast muzycznie było w porządku, ten motyw muzyczny dużo bardziej mi się podobał z poprzedniej części. Nie przeszkadzało mi też to, że były nowe save pointy w tym stylu. Nie przeszkadzało mi Merchant, był bardzo fajną postacią, lubiłem to. Troszkę mnie boli, że nie zrobiłem u niego wszystkich tych przepisów, ale i tak mi się podobało. Walki z postaciami były zazwyczaj ciekawe, tak jak mówię, najbardziej mi się podobała z Beneviento.
podobał mi się styl walki z Heisenbergiem, pomimo że on nie był rezydentowy, podobał mi się dlatego, że był nowy, ciekawszy, był odejściem od formy, ale znowu problem jest w tym, że on był odejściem od formy, które przedstawia cała ta gra. Jej formuła była całkowicie nowa, całkowicie odeszła od, dla mnie przynajmniej, od tego rezydenta typowego. I przez to ta zmiana w Heisenbergu nie była aż tak nagła. Nie była aż tak zaskakująca, ale była fajna nadal. Moro był średni, Dimitrescu... no głównie w zamku. Walka z nią już była taka sobie, będąc szczerym. I w sumie tyle. Fajna też była zmiana bohatera nagła, tak? To też było fajne. Ale to wszystko... Znaczy, nadal uważam, że to nie jest zła gra, tak? Ani nie jest to gra średnia, bo to jest całkiem przyzwoita gra, ale... to jest troszeczkę jak z Assassinem. O, ja będę bardzo dużo teraz porównał do bardzo różnych marek. Póki co na razie Ubi się głównie przewija. To jest... nie najlepszy Resident, ale gra jest w porządku, ale to nie jest coś, czego oczekiwałem tej serii, tak samo jak Assassin Black Flag. Nie jest dobrym Assassinem, ale jest świetną grą o piratach. Tak samo tutaj, to jest bardziej strzelanka. To jest strzelanka z elementem eksploracji, półotwartym światem, liniowością mimo wszystko, pewnych fragmentów, z walką z bossami, ale to jest mocno nastawione na strzelankę, a nie na horror. I to jest mój ból. Szczególnie tak jak mówię, po tym, że grałem ostatnio w parę horrorów, które nie miały tego elementu. To strzelanie, ta łatwość znajdowania amunicji, ta łatwość znajdowania przedmiotów, to przeważyło bardzo na niekorzyść klimatyczną tej gry. Nie było tego poczucia zagrożenia. Dopiero u Heisenberga ja miałem wrażenie, że ej, kończy mi się amunicja, tak? Ale i tak głupio strzelałem. I tak cały czas ta amunicja gdzieś była. Znaczy, tak jak mówię, ona fajnie gdzieś tam niekiedy była rozłożona na zasadzie, ej, ty musisz i tak zestrzelić na przykład 4 czy 5 rzeczy, więc damy ci jeszcze 8 sztuk amunicji. Mogę bardzo dużo widzę, że tutaj studiów przy tym pracowało różnych. Nie dziwię się w ogóle. No i oczywiście to są też technologie, tak? Nie są tylko studia i technologie. Niemniej... było to fajnie niekiedy zrobione, ale mówię, brakuje mi balansu, brakowało mi tego, tak jak mówię, poczucia zaszczucia. A słyszałem właśnie, i to podkreślę, zasłyszałem, iż wyższy poziom trudności, najwyższy, jest już naprawdę hardkorowy. Ja też miałem tutaj z początku problemy. Ale potem było tego po prostu za dużo, potem znowu była ta horda, która była bardzo średnia, potem znowu horda, i znowu mamy cutscenkę, więc pozwólcie, że wam ją tutaj zostawię. To jest starsza Mia. Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like a killer. Kobieta bardzo przypomina Mię, jeśli chodzi o model. Na pewno ją nie była. Poza tym... teraz dorosła Rose, mam nadzieję, że wcześniej nie powiedziałem i nie nazwałem jej inaczej. Dorosła Rose bardzo mi kogoś przypomina. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot.
Stand down. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know. Ale powiem wam, że trochę się zdziwiłem, jak... W ogóle mam 50 minut. Mówiłem wam, że to nie będzie krótki fragment jednak. Znaczy, mówiłem wam, że to będzie krótki fragment i jednak nie jest. Wszystko przez te cutscenki, które potem miały miejsce. Tam jeszcze w ogóle idzie. Po drodze, nie wiem, czy widzicie przy tym aucie. Ktoś jeszcze tam idzie. Ale to nazwanie Ewy, no powiem wam, że zrobiłem oczy i miałem takie... No nie, nie mówcie mi. Czego oni się zatrzymali? Nie wiem, czy zauważyliście, ale to auto się tam zatrzymało przy tej osobie. Dlaczego? Okej, okay, mamy tutaj 12 godzin teoretycznie, 10 minut 43 sekundy. Bla bla. Biggest challenges. Jesteśmy dodatkowe rzeczy. Weźmy trochę CP-ków. To są... A, to są te challenge, które wykonaliśmy. Dobra, zapiszmy sobie gdzieś tutaj. I... Okej, dużo takich rzeczy typowo Capcomowskich, wcale mnie to nie dziwi. Ale chciałbym jeszcze dokończyć, tak? Bo jak mówiłem, grało się w porządku. Brakowało mi balansu w tej grze. Mówię, brakowało mi poczucia zaszczucia już później. Było za dużo amunicji, było za dużo tych takich walk właśnie z Hordą. Na zasadzie nie musisz uciekać, tylko musisz walczyć. Też powinieneś walczyć, też dajemy ci możliwość, żebyś sobie spokojnie powalczył. Muszę przyznać, że tego nie przepadam za tym w horrorach. Było fajnych parę elementów. Graficznie, tak jak mówię, graficznie mi się ta gra podobała. Było bardzo dużo takich fajnych rzeczy. Wiem, że no gameplay z tego nie wyszedł najlepszy. I zaczynając od mojej próby tłumaczenia całości. Bez sensu zupełnie, która była. Potem były jakieś tam ścinki, które się zdarzały przy szczególnie efektach ognia, z którymi no nie jestem w stanie walczyć. To jest też ewidentnie port bardzo mocno konsolowy. Więc wydaje mi się, że ten Resident byłby po prostu... Lepiej by się w niego grało na konsoli. Ale ogółem no... Nie wiem, no mam... Jest zmieszany, tak? Bo mówię, ta gra... Dałbym jej, jakbym musiał na Steamie ją oceniać. Dałbym jej oczywiście ocenę pozytywną. Ale nie wiem, czy chciałbym wrócić do Residenta znowu. Teraz. Po tym, co ograłem. Dlatego, że... Ja nie potrzebuję strzelanki. Ja mam strzelanek od cholery. Mam Call of Duty, mam Battlefieldy. To, co jest tutaj, dla mnie nie różniło się aż tak bardzo. Od... Właśnie jakiegoś Koda czy Battlefielda. Czy w sumie bardziej powinienem powiedzieć Far Cry'a. To było coś pomiędzy Far Cry'em a horrorem. I szczerze... Ja potrafię się dobrze bawić w strzelankach, tak? Ja potrafię się w nie wciągnąć. Ale... I ten Resident też był fajny. On był grą, która... W pewnych fragmentach, w pewnych elementach mi się podobała. Ale... Miał za dużo takich sporych gameplayowych wad, żebym ją jakoś ultra dobrze ocenił. Dla mnie ta gra jest... Nie wiem, nie, w skali 10 jakbym musiał ją ocenić, gdzie od 1 do 10. Sześć z plusem? 7? To nie było nic wybitnego. To była gra, która była w porządku, ale ona nie była wybitna. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że grało mi się w nią mniej więcej...
albo niewiele lepiej, albo na równi z Cyberpunkiem. Tyle, że Cyberpunk był grą, która mnie zdążyła zmęczyć troszeczkę, bo ogrywałem ją dobre 100 parę odcinków, czy 100 paręnaście nawet. Już teraz nie pamiętam, ile ich było dokładnie. 120 chyba jeden, a nie chciałbym przekłamać. Natomiast tutaj miałem kilkanaście, 12 godzin, tak? I też ta gra mnie zmęczyła troszkę w inny sposób. Na zasadzie strzelam. Nie, mówię, oczekiwałem czegoś innego, dostałem coś innego, to nie była zła gra, ale nie bawiłem się w niej aż tak dobrze, jakbym chciał. Jak uważam, że było to dostępne. W ogóle teraz ogarnąłem, że mam tutaj troszeczkę źle, jak widzicie, zrobiony nożyk, no ale trudno. Wszystko przez to, że ostatnio troszkę sprzęt przestawiałem. Więc... To wszystko z mojej strony, moi drodzy. Wydaje mi się, że to jest najlepsze podsumowanie, jakie mogłem dać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mimo wszystko, chociaż wiem, że gameplay się przyjął absolutnie okropnie. To był najgorzej przyjęty gameplay od wieków. Od wieków naprawdę. Chyba teraz gorzej tylko się przyjął na początku Hobo od tego Residenta. I tyle. Po prostu. Jeśli ktoś będzie chciał, ograjcie sobie, ale musicie mieć brać pod uwagę to, że to jest gra, która... Po pierwsze już widzieliście fabułę, jeśli dotrwaliście do tego momentu, albo przynajmniej zakończenie, jeśli obejrzycie tylko ten odcinek. Po drugie, musicie zwrócić uwagę na to, że to nie będzie horror, którego się spodziewacie, tylko będzie to bardziej strzelanka. I tyle. To jest moja ocena tej gry. Nie wiem, co mam powiedzieć, szczerze mówiąc. Bo nie mam już po prostu więcej rzeczy do podsumowania. Jestem po prostu zmieszany i to zmieszanie wydaje mi się, że jest widoczne w tej całości mojej wypowiedzi. Dobrze, nie przedłużając już, moi drodzy, bo próbuję jeszcze coś wyłuskać z tego, żeby móc to lepiej ocenić, ale po prostu wydaje mi się, że powiedziałem o najważniejszych elementach. Nie wchodzę tutaj w kwestię różnorodności przeciwników, bo ona była, tak? Ale wszystko zostało zrujnowane, mam wrażenie, przez właśnie tę strzelankowość tej gry. Ta różnorodność przeciwników, nawet te notatki, ta fabuła. To były fajne elementy, ale sam gameplay... O, powiem tak, gameplay kuleje na tle wielu, wielu dobrych rzeczy, które tutaj miały miejsce. I kuleje ten gameplay w większości gry. Nie powiem, że w całości, bo tak jak mówię, Beneviento czy początek z Lady Dimitrescu, to były świetne rzeczy. A potem, znaczy no świetne, Lady Dimitrescu też już byłem powoli zmęczony, ale wiecie, to było jeszcze w porządku. Potem się zaczął już powoli zjazd. Fajne było to, że nie trzeba było walczyć z Moro, ale nadal nie było to aż tak ciekawe, więc może znowu by się przydała jakaś zmiana tej marce, może jakiś znowu kolejny eksperyment? Patrząc na to, jak została ona przyjęta, chociaż z tego, co widziałem, oceny są pozytywne w większości. Tak więc ja bym jeszcze poeksperymentował na miejscu Capcomu, szczególnie, że jeśli już mieli stracić jakiś graczy, to myślę, że ich stracili w poprzedniej części, w tej części, tym bardziej, więc myślę, że zostaną tylko fani serii i ludzie, którzy chcą zobaczyć coś nowego, coś ciekawego. Mówi, ja nie wiem, czy kupię kolejnego Residenta na chwilę obecną. Musiałbym się do tego przekonać, musiałbym zobaczyć coś, co by mnie przyciągnęło. I tyle. Dziękuję wam za uwagę. Prawie godzina znowu. 3 odcinki praktycznie po godzinie, więc super. Super, na pewno będziecie mieli co oglądać. No i cóż, do zobaczenia, moi drodzy, do następnego. Zobaczymy, czy muszę wrócić do Assassina, muszę wrócić do Demon Soulsów, muszę wrócić do... Mamy jeszcze do skończenia Monster Huntera, nagrywamy Hobo. No i co jeszcze tam nam wyjdzie, bo wiem, że Microsoft teraz na E3 zapowiedział parę fajnych gier, które chciałbym ograć, co prawda one będą raczej krótkie, przynajmniej te, które mi się rzuciły w oczy, ale zobaczymy. Do zobaczenia, moi drodzy, do następnego i na razie.